Wczoraj mówiłem o porównaniu dzieci i rodziców, że dzieci przenoszą nasze cechy charakteru, nasze zwyczaje. Niestety w tym są też nasze wady. Jeśli chcesz mieć dobre dziecko, przede wszystkim koncentruj się na tym, by być rzeczywiście dobrym człowiekiem, mającym dobre cechy charakteru. To nawet nic nie mówiąc, po prostu przeniesiesz to na swoje dzieci. Dzisiaj chciałem troszeczkę porównać dzieci wychowane w ramach edukacji domowej i te dzieci, które od 6 lub 7 roku życia, niekiedy wcześniej przedszkole czy niestety żłobek, bierze w swoje ręce jakaś inna osoba albo nawet instytucja państwa, czyli szkoła państwowa. Nie? Jak to wpływa na dzieci przez porównanie? Oczywiście jest wiele badań na ten temat, ja tylko widziałem takich parę rzucających się w oczy cech. Dzieci ze szkoły są zwykle takie szybsze, żywsze, takie bardziej, jak to się mówi współcześnie, ogarnięte, bardziej takie niekiedy bezczelne, nie? Podczas gdy dzieci edukowane domowo są skromne, cichsze, bardziej i tak dalej. Nie? Chociaż mówię, nie jest to reguła, to zależy też jeszcze od domu rodzinnego, ale jest pewna ważna cecha, nad którą chciałem, żebyś się zastanowił. Mianowicie dzieci ze szkoły są dużo wcześniej skażone złem tego świata, czyli inaczej wcześniej poznają grzech. Każdy z nas grzech pozna. To jest oczywiste. Ale dzieci, które idą do szkoły, poznają grzech dużo, dużo za wcześnie. Szczególnie, że dzisiaj praktycznie już nikt nie dba o zasady moralne w szkole. Nauczyciele chowają się albo nie mogą, bo przeróżne przepisy im zabraniają prawdziwego wychowywania i dyscyplinowania dzieci i rządzi tam grzeszny świat. Rządzi tam jeszcze gorsze normy rządzą niż kiedyś na podwórku czy za szkołą, kiedy się tam paliło czy różne tam rzeczy się działy. Posyłając dzieci do państwowej szkoły, posyłasz ich na wcześniejsze zapoznanie się z grzechem. Czy tego chcesz?